Okej, okay. trzy lata minęły, jesteśmy przy drugim sezonie. Mógł wam gdzieś tam minąć. Mogliście nie zauważyć premiery, bo była już z półtora tygodnia temu. I muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko uważam, że powinniśmy pogadać o tym serialu, ponieważ bardzo podobał mi się pierwszy sezon. Lubię science fiction nawet takie takie. Także kto nie oglądał pierwszego sezonu, no to filmik nie dla was. Polecam sprawdzić pierwszy sezon oparty o koncept z dnia świstaka. Świetna, główna rola, i takie przyjemnych kilka odcinków. Komedio, dramat. Hej. Natomiast teraz czas na drugi sezon, RUSSIAN DOLL Czyli, czyli RUSSIAN DOLL, nie, 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 ma, nie, ma polskiego tytułu Natomiast e, drugi sezon to jest taki To jest taki typowy serial typu, co dalej? Sprzedało się pierwsze, było spoko, nie mówię, że to najlepszy serial ever Takie mini, mini serika, Koncept dnia Świstaka, natomiast tak zajebisty, że ja po prostu no, no ja lubię, ja uwielbiam i Dzień Świstaka i Palm Springs tam z dwa temu wyszło fajne Generalnie ten z Cruzem, pamiętacie, Echo of Tomorrow No, generalnie, sam koncept jest zajebisty, człowiek się budzi cały czas w tej pętli czasowej. Oczywiście, to też może nam się w końcu znudzić, ale raz na parę lat jak coś takiego wychodzi, ja jestem na tak. Plus, tak jak mówiłem, Natasha Lyon w tej roli tytułowej, tej jakże zwariowanej, nowojorskiej Nadi, która jest wygadana jak Jimmy McGill albo ktoś tego typu. O, oni jakby się poznali, ale to byłby crossover. No ale pojawia się pytanie co w drugim sezonie zrobić? Co, znowu pętlę? Czy teraz, że nie ona, tylko ktoś inny będzie w pętli? Był ten film, gdzie właśnie coś takiego zrobili i nawet tam, nie najgorzej im to wyszło, ten Happy Death Day, nie? Że w pierwszym filmie ona była w pętli czasowej, w drugiej kto inny i tam jakieś inne science fiction weszło. I tutaj poszli w inną stronę. To znaczy, drugi sezon, to znowu science fiction, znowu jakiś koncept tego typu, ale inny. I lekko bezpoilerowo mówiąc, no, przynajmniej w tej sekundzie mogę powiedzieć, że chodzi o podróże w czasie. I bardziej coś pomiędzy powrotem do przyszłości a dark, ale jednak zrobione w stylu Woody'ego Allena. <grym> znaczy, Natasza wsiada do pociągu i budzi się nagle w latach 80., -tych. i coś jest nie tak, bo cofna się w czasie, a dodatkowo, jak patrzy w lustro, to widzi swoją matkę. Tak, weszła w skórę swojej matki. Po czym wraca pociągiem i jest znowu u siebie tam, wiecie, na zasadzie lata 20, czy tam kiedy to się dzieje, dwudziestego już pierwszego wieku. No i... no i właśnie, no i co teraz? Więc z ogólnych, jeszcze bez spoilerowych myśli powiem, że ten sezon podobał mi się mniej niż pierwszy. Chociaż oceny w necie widziałem, że są wysokie, takie w stylu porównywalne z pierwszym, więc jeśli komuś się podobał pierwszy, to moim zdaniem oglądajcie, czemu nie? Szczególnie, że jest takie tam, wiecie, no tam właśnie, 7 odcinków, tak to leci, nie? I muszę powiedzieć, że no generalnie wiecie, no parę elementów tego sezonu było sprytnych, wciąż fajnie się śledzi tą postać, wciąż jest to całkiem ciekawy, zwięźle przeprowadzony koncept, mimo że inny niż tamten, taki taka siostrzany jest ten serial, ten sezon w porównaniu do pierwszego, nie? Ale zabrakło mi paru rzeczy i tu muszę wejść w spoilery. To znaczy, zakładam już teraz, że oglądaliście albo macie gdzieś. No bo tak, mamy tutaj taki motyw, na początku przynajmniej trochę, a'la Back to the Future, że ona się cofa w czasie, jest w skórze matki, musi w ogóle kapnąć, coś, to się dzieje. Ta matka jest w ogóle tuż przed portem z nią, więc zamienia się w matkę i jeszcze ma swoje z siebie w brzuchu. I potem jeszcze, w ramach jeżenia tym pociągiem i dalszego serialu, przechodzi też w, w poprzednie pokolenia, więc wchodzi w swoją babkę. I potem jeszcze dodatkowo ten e, Alan, grany przez Charlie'ego Benneta, e, czy jak mu tam, Bardeta, tak. E, też okazuje się, że robi równolegle z nią to samo i wchodzi w, tam, w zasadzie w ciało swojej babki, która we wschodnich Niemczech pomagała przemycać innych ludzi, tam coś, tutaj ten była, prawda, ona, e, wiecie, emigrantką z, e, znaczy imigrantką z, e, no z Afryki. I oczywiście są pewne takie rzeczy, które były przewidywalne, ale jak najbardziej działają pod kątem przełamywania traumy. Znaczy, o czym jest ten ale ten sezon, no nie, tak już gadam o spoilerach. No chodzi oczywiście o jakąś tam traumę związaną ze swoim dzieciństwem. to jest bardzo ważna postać Ruth, granej przez Elizabeth Ashley, która naprawdę wychowała e, tą naszą Nadię. I Nadia oczywiście, jak się cofa, to jest w skórze swojej matki, która miała problemy psychiczne, jakąś tam chyba schizofrenię paranoidalną czy coś. No i generalnie sama zaczyna też to odczuwać i... No właśnie, pojawia się takie pytanie, kto był jej prawdziwym rodzicem, matką, trauma związana z dzieciństwem i kluczowy jest wątek tego, że w rodzinie było jakieś złoto. Dochodzi tutaj cała historia nazistów, ponieważ one z pochodzenia są Węgierkami, jako ona się cofa do tam prehistorii, czyli II wojny światowej, to oczywiście mamy motyw tego, że naziści na Węgrzech zrabowali ich złoto. I Nadia wpada na taki plan trochę ala back to the future style, że się cofnie, znaczy, no, nie do końca, bo bakterie Future to raczej robią, to przypadkiem muszą, to co zrobili, przypadkiem muszą od tego wywać, a ona to sobie myśli: haha, zmienię swoje życie, jak cofając się do przyszłości w ten sposób, e, zmienię przeszłość, nie? I właśnie, że na zasadzie zamiast tam przepieprzyć to złoto czy coś, to po pierwsze odzyska od nazistów to złoto, a po drugie zostawi je jakby sobie w spadku i tak dalej, nie? Meritum, full spoilery, jest takie, że okazuje się, że yy, i tutaj to jest trochę taki bardziej darkowe podejście, jeśli chodzi o podróże w czasie, że ona nie może zmienić przeszłości, że jak ona myśli, że odzyskała to złoto, to tak naprawdę to... To miało już miejsce, i to, co później ona widzi jako złote monety, to to jest właśnie spieniężone to złoto od nazistów. Czyli generalnie okazuje się, że ona nie ma wpływu i wszystko dzieje się tak, jak się musiało zadziać. I ona to w trakcie tego serialu odkrywa, że ha, ha, ona naprawiła, a okazało się, że nie, tak było właśnie zawsze. I oczywiście w gruncie rzeczy chodzi o to, że ona musi się uporać z traumą, zaakceptować swoją przeszłość, żeby żyć w teraźniejszości. I to jako taka wiadomość, wiecie, a propos tej bohaterki, a propos życia, a propos takich ukrytych za science-fiction rozkmin naszych codziennych, nie? Akceptacja swojej przeszłości, nie wiem, jakieś tam rodziny, problemów, tego, srego, owego, życie przeszłością i pozbycie się tej traumy i tego wszystkiego. Fajnie. Fajnie, że jest to wpasowane, że ma to sens, no to, to po prostu jest spoko, no nie? Ale. I tu moje duże ale. Większość tego sezonu mnie trochę tak... nie tyle nudziła, co trochę mnie męczyła brakiem prawdziwych zasad science-fiction. I to jest coś, co tak... arguably Ktoś może powiedzieć, no ale nie o to chodziło. Natomiast ja po prostu mówię, że ja to lubię. To znaczy, jeśli chodzi nawet o ten dzień świstaka, wiadomo, że to jest bajka, że to jest fantazy, to nie jest nawet science fiction, to jest w zasadzie fantazy, tak, że jeśli dzień zapętla. Ale lubię kiedy tam są jakieś zasady, kiedy ona je odkrywa, kiedy ona musi w ramach tego się poruszać. I tutaj to, że ona wsiada do pociągu i wysiada w skórze swojej matki z brzuchem, ale my cały czas widzimy naszą aktorkę. Z przyczyn głównie praktycznych, bo po prostu widzimy naszą aktorkę, A nie. I ona chodzi z takim brzuchem, rozumiem, że wiecie, miesiąc czy tam tydzień przed porodem, a w końcu nawet rodzi sama siebie de facto i trwa to 5 sekund i w zasadzie to nie widzimy tego brzucha i tak sam jakby tutaj aż się prosi o jakiś paradoks i prosi się o taką rozkminę w stylu ale to co, to tak ty nie czujesz i zahaczysz tym brzuchem o mebel jakbyś przechodziła? Takie, się teraz szczepiam szczegółów, ale chodzi o takie mnóstwo rzeczy, gdzie po prostu ja od razu mam dużo pytań, wiecie, na no zasadzie jak to działa w ogóle, jak ona, jak ten pociąg, jak to ten i to są... To może nie byłoby istotne, gdyby nie to, że jest tutaj tak dużo tych podróży w czasie, tak dużo jakiegoś kombinowania w przeszłości, że ja teraz sobie myślę, jaki to właśnie miałoby wpływ na teraźniejszość, jak ta nasza bohaterka powinna to rozkminić, czy powinna na się uważać. Jest jakiś takich dużo. No, teraz mam wrażenie, że nie mogę tego skonkretyzować, ale jak oglądałem, to tak cały czas mój umysł trochę się wybijał, i cały czas myślałem pod kątem, co jest kurwa nie tak, bo też ta nasza bohaterka jak we, była w pętli, w pierwszym sezonie, To jest typowe dla Dnia Świstaka, to był, m, rozpina typu, pierwszy dzień to jest na zasadzie, nie no, z, 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 o co tu chodzi, drugi dzień to jest, co się tu dzieje, piąty dzień to jest, aaa, nie wiecie. I potem kolejne dni to jest na zasadzie, jak z tego wyjść i na zasadzie szukanie rozwiązania, taka ona jest w pułapce i działamy, serial idzie dzięki temu szybko, bo jesteśmy z nią na bieżąco w tej pułapce, nie, pułapce czasowej powiedzmy. Tutaj ona może sobie swobodnie latać między tymi czasami, więc to jest trochę tak w stylu, Odbyłaś podróż w czasie w skórę swojej matki, żebym wróciłaś do teraźniejszości i tak sobie myślisz, a dobra, jutro tam wrócę i coś zrobię. Brakowało mi tu jakiegoś takiego wiecie, żebyśmy, żeby ona próbowała się stamtąd wydostać, żeby coś, żeby była jakaś, jakiegoś takiego elementu tykającej bomby, jakiegoś jak hitchcockowego takiego wiecie, na zasadzie, że, żeby było jakieś napięcie, a nie, że na no, tak se, tak se, se skacze między tym. I tak sobie myślałem, że, właśnie, może ja bym po prostu, że to jest, problem jest taki, że to jest gdzieś pomiędzy dwoma światami. Konwencji takiej bardziej darkowej, typu na poważnie. Science fiction, wiecie, skaczemy w czasie, tu, jakiś tam, moja przyszła wersja, z moją przeszłą wersją, a takim bardziej Woody Allen o północy w Paryżu, typu tam, e, przenosi się gdzieś w przeszłość, to nie oglądałem, ale, wiecie, chodzi o takie, takie bardziej takie, taki dramat, komedia obyczajowe, takie na zasadzie takie, nieważne, tam, nie, nie dopytujcie o szczegóły, nie o to chodzi, nie? Takie, e, e, wchodzi do pociągu i wychodzi i tyle, no jest w przeszłości, nie? I mi brakowało jakiegoś takiego, żeby ten serial poszedł w którąś konkretniejszą stronę. Albo się zgubił na tym, takim jesteśmy w przeszłości, tu działa, wiecie, ja jestem wkręcony, albo takim, absolutnie to jest nieważne, absolutnie, w ogóle nie o to chodzi. I nie wiem, jakoś, przez to, że to było tak trochę pomiędzy, to cały czas miałem rozpacznięty typu, że moja oso osobista to taka chętka na takie właśnie science fiction, jakieś, może nawet fantazy nie wiecie, z tym elementem podróży w czasie, że to jest niezaspokojone, bo dużo elementów naokoło tego trochę nie ma sensu, tak jak ona się zachowuje w tej przeszłości i tak dalej, w skórze nie swojej e, Z drugiej strony. Jest też rzucony wątek Alana i tutaj to jest taki, to jest największy minus tego sezonu, typu wrzucili go tylko dlatego, że był w pierwszym sezonie i musieli go wrzucić. On tutaj nie ma nic do roboty, a jego historia zaczyna się od tego, że widzimy, że w rfn biega, znaczy między RRD i RFN-em tam, wiecie, na zasadzie, no on jest ze wschodnich Niemczech, tak? Ale w sensie, że generalnie w tym czasie, powiedzmy, naszego PRL-u jest za żelazną kurtyną jako ta babcia, co wyemigrowała i tam próbuje sobie ułożyć życie. I w zasadzie to... Tutaj znowu potencjał na napisanie scenariusza w stronę jest jakiś wątek szpiegowski, co ona zrobi, komu pomoże, jakieś dylematy, coś. On pozna swoją przeszłość właśnie człowieka, który teraz żyje, więc jestem w stanach w Nowym Jorku, jest fajnie, ale skąd to się wzięło z jakiejś emigracji, kurwa z biednych krajów przez podzieloną Europę, gdzie. Yy, wiecie, no, no, no właśnie, no nie takie skomplikowane tematy. Tymczasem my słyszymy od pierwszego dnia, że on tam sobie chodzi, żeby uciekać od rzeczywistości swojej, bo tam jest zakochany, bo tam jest. Ta babcia była, powiedzmy, w związku, powiedzmy, nie? Z jakimś tam miejscowym Niemcem, który właśnie próbował na zachód uciec. I ten związek to tam nie widzimy za bardzo, żeby się... Znaczy, tak jest, w sensie kręcą się razem, ale on coś mówi, że jest zakochany tam jest fajnie i tu i lubi z nim spędzać czas. I ja tak mówię... Przecież ty jesteś hetero i cofasz się do skóry babci, żeby być z jakimś facetem Niemcem. I to tak w sumie nic nie robicie, tylko się kręcicie po mieście. mówię... Wiesz, jak ten wątek się wko wkopał, to miałem takie... Co? <laughs> wiecie o co chodzi? To nie tak, że on się cofa i okazuje się, że jego babcia była milionerką, która gdzieś tam leży, i on jest w jej skórze i, i, i sobie, prawda, popija e, drgneczki nad basenem. No wiecie, nie? I tak to znaczy, że to jest ten jego taki e, escapism. To słowo mi zawsze. Jest po polsku to słowo eskapcjonizm? Ucieczkokionizm? Nie wiem. <laughs> No bo to oczywiście też chodzi o to, że on musi sobie się pogodzić z tą przeszłością i jakby zacząć żyć teraźniejszością, ułożyć sobie życie na nowo. Okej, okay, to znowu tematycznie ma to sens, ale to, że on gdzieś tam w jakimś kurna wschodnich Niemczech coś kombinuje jako, jako swoja babcia i, i no w ogóle to nie, nie wiem. Totalnie mi się to nie podobało po prostu. Wiecie, jakby damy mnie jego postać w tym sezonie to by tak wciśnięty absolutnie na siłę. Może gdyby on był jakoś wciśnięty w wątek tej naszej, że się razem z nią przeniósł i się okazało na przykład, że ich losy są powiązane, bo jej rodzina z jego rodziną się znała, ba babcia z dziadkiem, czy coś, nie wiem, może tutaj coś wymyślili. Albo żeby on, nie wiem, bo tak sam myślałem, ile mogłoby być ciekawych rzeczy, że na przykład ona cofnęła się do przeszłości i jest tam uwięziona, ale zostawia mu jakieś wiadomości, typu, że wiecie, że napisała, wyryła coś na ścianie i on te 40 lat później to widzi na ścianie i na przykład on mógłby próbować jej pomóc z teraźniejszości, ona będąc w przeszłości. Myślałem o jakichś takich wątkach, tymczasem, nie, oni teraz wchodzą w te pociągi, i wychodzą, także, no nie wiem, nawet ten koncept troszeczkę tutaj został położony, ale wciąż. Natasza on robi robotę, wszyscy aktorzy są zresztą tutaj dobrzy. Całe te, takie kluczowe rzeczy typu jej relacje. Relacja z Rów, młodszą i starszą wersją Rów, nie? Która de facto jest jej taką przybraną matką, a była koleżanką matki. Świetny casting w ogóle tej młodszej wersji, która zachowała się tak samo. Świetny w ogóle pomysł na to, żeby to tak poprowadzić, że ona widzi właśnie tutaj tą taką <laughs> palącą, starszą tą Rów, która jest na łożu śmierci praktycznie a poznaje jej młodszą wersję, widzi jej wyrzeczenia. To wszystko tak tematycznie, jeśli chodzi o te relacje między tymi ludźmi, to działa. Sama postać Nadii, jak nadal, wyszczekana, wygadana, śmiesznie się jej słucha. Ta postać, na przykład tego faceta matki, tego, którego gra yy, szarto jak się nazywa? Charlotte Copley, on jest ten taki bardzo znany aktor z RPA, który uwielbiał, on jest kameleonem, on potrafi różnego rodzaju role grać, i tutaj gra takiego cwaniaczka z lat 80 w Nowym Jorku, mówię, to jest po prostu, także Lubię spędzać czas z tymi bohaterami i ten sezon też to dostarczył, że co tam by się nie działo, to mimo wszystko ja się bawiłem nie najgorzej, zbliżowałem te odcinki, tak, także mimo wszystko jak dla mnie było ok. Nie chcę nawet temu sezonowi dawać oceny, bo nie wiem, jeśli jedynkę chyba oceniłem na 7-8, to tu bym dał 5-6, tak, wiecie, bym obniżył, ale. Czekam na waszą opinię. Mam nadzieję, że ktoś to obe... mam nadzieję, że ten filmik zrobi pięć wyświetleń i cztery z nich to będą osoby, które obejrzały, bo jestem ciekaw, jak wasza opinia. W sensie strasznie mało widziałem w necie jakichś, wiecie, recenzji, newsów, ocen, tak jakoś mam wrażenie, że tak totalnie przeleciał. Ee... Chciałem zrobić kalkę językową. Pod radarem przeleciał ten, ten sen, drugi sezon i jestem ciekaw, czy tylko. Czy, czy ja mam rudę bez sensu? Nie wiem, czy wam się podobało? Czy, ty, czy widzieliście to samo, co ja? Jakby co o tym sądzicie? Bo tak. Tak mam ochotę powiedzieć że tak, w sumie to nie mam sam pewności do tego, co, co powinienem sądzić o tym sezonie. Tak jak obejrzało mi się, było okej. Okay, mam ochotę o tym zapomnieć. Nie, nie urwał mi dupy. Eee, mogło być gorzej na pewno? Także nie wiem, no. Czekam na wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.